Minister Gawkowski podczas rozmowy w Radiu Z pochwalił się swoimi niezwykłymi umiejętnościami, których zastosowania jednak trudno będzie wykorzystać w życiu codziennym. Rozmawiałem z panem ministrem Kierwińskim, nie wiem, kilkadziesiąt minut po tym i ja naprawdę potrafię rozpoznać przez telefon, bo sam różnie w życiu sytuacje miałem ludzi, którzy w rodzinie gdzieś tam ktoś tam pił i ja potrafię rozpoznawać, czy ktoś jest lekko podpity. Na pewno pan minister był trzeźwy, na 100%. Jestem tego pewien, bo to słychać po głosie, czy ktoś bełkotnął, czy nie. Wystarczy, że zachwiał mu się język, to słychać jest. Przecież ludzie, no też jak rozmawiamy, to przecież państwo wiecie, każdy spotkał kiedyś kogoś pijanego, nietrzeźwego, bardzo zrobionego alkoholem i potrafi to rozpoznać. Tak, polub, subskrybuj, skomentuj i podaj dalej. Dla ciebie to pikuś, a dla nas to bardzo duża pomoc.